Panie marszałku, pani minister, szanowni państwo, to jedna z najważniejszych debat w tej kadencji. Jedna z pań posłanek z Platformy zapytała, dlaczego to robimy. Odpowiedź jest prosta, dlatego że wsłuchujemy się w głos narodu, dlatego że nie odwracamy się plecami do narodu, tak jak państwo zrobiliście kilka lat temu. I taka jest brutalna prawda. Wsłuchiwałem się w to, co mówił pan przewodniczący Ryszard Petru. Zrobił wykład ekonomiczny. Chwała panu, że nie jest prezydentem Polski, tylko jest Andrzej Duda, bo pewnie gdyby on był, to byśmy pracowali nie do 67 lat, tylko do 73 albo i 80. To wyniosłem z jego wykładu. Chciałem, szanowni państwo, zadać dwa pytania, bo muszą wybrzmieć z tego miejsca. Pani minister, czy to jest prawda, że Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe w poprzedniej kadencji podniosło wiek emerytalny kobietom o 7 lat, najwięcej w Europie? Drastycznie, nie pytam się pani poseł. Czy jest jakikolwiek kraj, gdzie podniesiono tak bardzo wiek emerytalny dla kobiet? I sprawa druga, jaka jest średnia wieku życia w Polsce? Czy to jest 73 lata? Jeżeli tak, to mężczyzna, gdyby przyjąć propozycję Platformy, ile by żył? Średnio 6 lat. We Francji ile? 22 lata. 22 lata. I taka jest brutalna prawda. Chcę na koniec powiedzieć, że Platforma zostawia zdemolowany system tak naprawdę i gospodarczy, i finansowy. Zostawiacie państwo nas z długiem i co warto, żeby emeryci wiedzieli, jakość życia emerytów, 62 miejsce na 100 krajów. Raport ONZ-u. Dziękuję bardzo.